I took a stand, fought back. And after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Poprzednio w DMC Devil May Cry. The hell did you do that for? I had to. You don't fuck with a god. Get her out of here. Go! Hey guys, you looking for a fight? Here I am. Just like your father. Too big for your fucking boots. Me, a god. Versus you, a piece of shit. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w tej DMC Devil May Cry. Dobra, coraz bliżej końca. Wydaje mi się, że już w kolejnym odcinku mogę zakończyć fabułę. O ile oczywiście kolejne misje będą na tyle krótkie. Ale maksymalnie dwa odcinki i... powiedzmy podstawka, bo jeszcze mam DLC. Upadek Virgila. I ów DLC również nagram. Ale maksymalnie dwa odcinki i podstawka będzie zakończona, mam wrażenie. No dobra, bez przedłużania rozpoczynamy 17 misję. I ogarnijmy, co takiego trzeba tu zrobić. Mundus' chamber is located at the top of the core. There, you will reunite with Virgil. Be careful. The souls of the damned are channeled through here. Don't get caught up in this dream, whatever happens. Good luck, Dante. You're on your own from here. Kurde, miałem taką cichą nadzieję, że będzie tutaj dusza schowana. Okej, czyli to jest ten strumień dusz, w który nie mam dać się złapać, żeby dostać osiągnięcie. Fuks. Fuks. Dobra, to trzeba będzie dobrze wymierzać skoki. Dobra, teraz czekaj. Tędy idę tutaj. Tu nie ma co patrzeć. A czy sobie mogę spojrzeć? No tak, tak. Ogień, ogień. Czy tam strumień przeklętych dusz? O. Nie, taka masa tych dusz, mi się wydaje, ma to symbolizować. W ogóle robiłem wyzwanie, bo robiłem w tym miejscu jedno, jeśli dobrze kojarzę. Oczywiście nie widzieliście tego wyzwania, bo to było wyzwanie, które odblokowałem podczas, powiedzmy, gry prywatnej. Ojojoj, dobra. Od checkpointa w takim razie. Bo to nie będzie raczej trudne, żeby nie oberwać tym strumieniem, mam nadzieję. Więc wolałbym w tak głupi sposób też tego nie tracić. W sensie to nie byłoby obrażenia w sumie tylko od upadku, ale wiadomo. Gry lubią sobie różnie interpretować obrażenia. Zwłaszcza w... Co się tak trzęsiesz? Zwłaszcza w przypadku najróżniejszych trofeów czy też osiągnięć. Więc... o, lepiej nie ryzykować. I po prostu... powoli iść do przodu. Okej. O! Czekaj, czekaj, słyszę. O, dobrze, już widzę drzwi. Słyszę duszę gdzieś. Z tej strony? Jest! Dobra. Idziemy tu. I teraz tutaj. Chyba bym nie oberwał, ale... wiecie, jak to się mówi, przezorny jest zawsze ubezpieczony. Wraz po prostu jest takich punktów chwytu.
Tylko pytanie, jak się dostać do tych wyższych? O nie, tu nie ma bata, tu bym nie zdążył. No. Dobra, strumień out. O, na styk. Nice. O, no to żebym się popisał. No ej, przecież zrobiłem unik, gro. Au. No, Jesus. To mi się udało perfekcyjnie zepsuć. Jeha! To się zaciął chyba, mam wrażenie. Kurna! Ej! Halo! Kontroler! Nie wyłączaj mi się jak w Darksidersach. Dobra, już pada? Nie. Tylko się... O, teraz wybucha. Dobra. Bum. O, cudownie! Aj, mogę... Jedno i drugie mogę odbić. Oczywiście. O, duszyczka w ogóle znaleziona. O nie! No Jesus! Co to za bullshit? W trakcie walki! Ja pierdzielę! No i cały level musiał przechodzić. Znaczy pewnie i tak będę go przechodził, no bo... Wątpię, żeby teraz udało mi się znaleźć wszystko. Boże, ale co za chędożony bullshit! O, cudnie. Ja pierdolę, no mogło być tak super! Nie, musiałem w trakcie walki z tą pindą wejść w takie miejsce, że tu musiałem zahaczyć po prostu milimetrem hitboxa mojej postaci. Ja pierdolę, jak ja tego nienawidzę. Nie, teraz muszę dziabnąć normalnie tego. Teraz waleńczek pointa nie ma sensu. Bo czek już się po walce zrobił, no to... Zrobienie tego teraz byłoby po prostu idiotyczne. Halo? Czemu się nie złapał? Za nisko dla ciebie, czy jak? Chyba tędy muszę iść. O! Tutaj tam coś chyba jest. I to coś niekoniecznie fabu... Uśwa! Niekoniecznie fabularnego. Dobra. Taki sposób.
Perfekt. Po prostu udało mi się to genialnie. To resztę spieprzyć. To był żart, tak? Tam jest punkt do dociągnięcia się z tego, a ja próbuję tam double jumpem skoczyć. No brawo ja. Fajnie, że się nie pojawiły jeszcze w ogóle te płomienia, a już mi zaczęło HP brać. Nie chcę tego użyć, chcę użyć przedmiotu. Dobra, go. Kluczyk! Ładnie. Dobra, i co my tu mamy? Kościany klucz! Ten jeden, którego jeszcze nie zebrałem. Ten jeden rodzaj. Nieźle, nieźle. To tak, klucz zebrany, drzwi też wiem, gdzie są. Problem tylko jest to, czy zdołam je otworzyć. Czytaj w ogóle do nich dojść. Teraz z tej strony nie ma duszy. Jezus Maria, w połowie skoku mi się kontrolę wyłączył. Znowu. Okej, dobra, tu jest tak trochę do drzwi, widzę. XD? Dzięki. Tu w sumie mogłem tylko wykupywać gwiazdki. Super. Boże, wykonanie tego jest najgorsze, mam wrażenie. Dobra, skoczyłem na B. A tu jest dusza. A tam są drzwi. Pytanie, jak do nich dojść? Tędy? Ej, jaja se robisz teraz? Czemu to mi policzyło jako upadek z wysokości? Aha. Dobra. Dolecę stąd? Nie dolecę. Czekaj. O. Okej, tutaj mogę coś pociągnąć. Co się dzieje z tą linią? A, okej. Czyli dobrze kminiłem, ale... W złej kolejności wykonałem tą. Wykonałem robotę. Dobra, złoty klucz. 19 drzwi. Czyli jeszcze w kolejnych etapach gdzieś muszą być jedne. Bo kościane drzwi, wiem gdzie są. Dzień w piekle. Zabij wszystkich, Dantek od jednego trafienia. O, super. Czyli to jest właśnie to. Tak, to jest piekło i to jest takie wczesne... Wrażenie trybu piekło i piekło. Czyli to, co wam właśnie mówiłem, że Dante ma normalne HP, a przeciwnicy... Znaczy, Dante ginie na strzała, a przeciwnicy mają normalne HP.
Ej, znowu! No! Co za szajs, no ja pierdolę! O, na to jesteś nagle niewrażliwy, co? No wreszcie! Jezu! Teraz to już próba była. Dobra, jest kolejny... Kolejny fragment. Wydaje mi się, że chyba ostatnie drzwi dadzą mi full krzyżyk. Przynajmniej na to się zapowiada póki co. O, znowu. Jeszcze się ten ogień nie pojawił, już dostawałem obrażenia od tego. Także XD, twórcy. Przemyślane widzę i wypróbowane. W tym momencie dopiero ten strumień powinien zadać mi obrażenia, a nie w momencie, w którym się lekko czerwienieje podłoże. Przynajmniej mam jakiś pretekst, żeby te gwiazdki wykorzystywać. O, a tam jest gwiazdka do zawieszenia. Miło. To jest duża gwiazdka, tak więc... YOLO. Nie! Dobra, jest, okej. Okay. Już myślałem, że znowu źle wybrałem. Już niech leci. To mogło być troszkę słagerskie, ale no to mi też troszkę nie wyszło, mówiąc konkretniej. O nie. No. Ale czemu tak krótko? Żegnam. No! XD? Double XD? Triple XD? XD? No ty... Kurczę, syński kontrolerze, nie wyłączaj mi się! Aha, super. Aha, wear attack. Dobra, z nią już sobie poradziłem. Ja pierdolę, no zaraz mnie coś kurwa trafi. I nie będzie to jego kurwa pięść. Super, zaś mi się kurwa kontrolę wrył. No ja pierdolę, przecież chuj mnie strzeli zaraz z tym. No, Jezus Maria!
Zaje kurwa biście po prostu. Super, widzę, że gra ewidentnie próbuje po prostu mnie na wszelkie możliwe sposoby wkurwić. Dając mi cały czas tych przeciwników, którzy najbardziej mnie wkurzają. I nie mówię wcale o tym niby najmocniejszym koszmarze, czy jego starszym braciszku, tylko właśnie o tej wiedźmie i tym grubasie. Gorsze jest to, że ona się teleportuje w limbo, więc ja jej nie mogę zrzucić stąd. Skubaniec. Ten co? Skumał co chce zrobić, czy jak? Znowu mi się kontroler wyłączył, no kurwa mać! No gdzie? No, ja pierdolę! Ile można? Co jest z tym kontrolerem nie tak? Nie jest wcale zużyty, a praktycznie nie da się go używać. No, żegnam ten strumień. O, to było troszkę swagerskie. Okej, to już która? Czwarta! Wow, to żebym trafił? Chybiłem chyba połową ataku. Okej, ale to chyba jest koniec tego? Koniec etapu? Czy coś jeszcze dalej będzie? Nie, chyba jeszcze coś dalej będzie. Nie, to koniec etapu. Dobra, czyli gdzieś jedną duszę ominąłem. O dziwo na S punkty stylu. No, przejazd to tak sobie. Gdzieś jedna dusza została. O, serio? Jeden zgon? W którym miejscu? Dobra, nieważne. Kryjówka demona. No, bo już sporo będzie do wycięcia. A dobra. Jeszcze mogę wam to pokazać. Co to było za spamienie przed chwilą? Quite the team. I'm stronger. I'm smarter. I'm better looking. Szachmat. Lundus is behind the vault door. Let's not keep him waiting. And I got a bigger dick. Kto to porównał? Wow, to się nazywa. What's happening? They must know we're coming. Zabezpieczenie. Just as Cap predicted. So, what do we have to do here again?
Kickstart the backup generators in Limbo to overload the system so I can hijack the quantum encryption algorithms. That's it. But, could you say that first bit again? So, you have to kickstart the generators. Four of them, right? Yeah, that's right. One in each tunnel. Dobra. Let's get to work. Nie, ale serio? Czy to jest each tunnel? To nie, no to teraz mam pewność, że Virgil, tak samo jak Kat, ma dostęp do Limbo. W sensie może wejrzeć sobie w Limbo, kiedy chce. O, tutaj duszyczka od razu. Pierwsza z trzech? Tak. Czyli tak, tu jest jeden klucz i jedne drzwi. Czyli to jest ostatni etap z drzwiami pewnie. Do znalezienia. Oj, proszę bardzo, drzwi już znalezione. A to mi się udało spieprzyć. Dość koncertowo. No dobra, no drzwi są wręcz mi rzucone prosto w twarz, jak tak patrzę. Serio? No dobra, sprawdźmy w takim razie, co jest za nimi. Dwudzieste drzwi, bo 21, czyli z kościanym kluczem, do kościanego klucza są w innym miejscu. Kolosalny triumf. Zlikwiduj tyrana w wyznaczonym czasie. Okej, okay. 45 sekund, żeby to coś zabić. Spoko. To mi nie wyszło. Trochę. Au. No! Jezus Maria! Zaś ten kontroler. No, ale proszę bardzo. Wygrane. O, to... Teraz mam diabelski krzyżyk? Okej, okay, ale tak, co będzie w takim razie... Wait, czy dostanę w kościanych drzwiach, dostanę od razu cały diabelski krzyżyk? Serio, gro? Bądź tu poważna trochę. Rozumiem, że tu jest przejście, ale na spokojnie by to doskoczył. No dobra. Jest generator. Jak to odpalić? A, w taki sposób. Odpalamy generator, włączając żyroskop. Ciekawe. Aj. No. No, kontrolerze! Jesus! Normalnie wkurw na sprzęt ma miejsce w tym odcinku. Jest taki dość konkretny. Nie wiem, czy z baterii mi teraz zdychają, czy kontroler już powoli wysiada. Ale przed kolejnym będę musiał to ogarnąć.
Okej, full diabelskie zawieszenie tylko na tej walce? Czy się zachowało z poprzedniego przejścia? That's one generator up and running. Good. I'll reboot the server. Now, line up the power conduits with the corresponding server. Okej, czyli... grzmotnij Eriksem i przesuń to, tak? Done. Repeat for all four, we'll be set. Dobra, teraz czekaj, test. Czyli jak ja teraz odpalę to, czy po obrócę wszystkim? Tak. Okej, okay, no to w takim bądź razie... niech każdy będzie po jednym. Nie. Tu. 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 I tu. Dobra, ty na razie tutaj. A, dobra, widzę, że nie da się tak od razu dać. A, dobra. Potem będę kminił. No, proszę bardzo, zaraz na starcie gwiazdeczkę żywotności. Pomniejsza tym razem. No dobra, pójdę najpierw w tym kierunku. Znaczy, w finale i tak muszę wszystkie cztery te tunele zwiedzić, nie? Zajebiście. Dobra. O! Okej. Okej, jest dusza. Dobra. Drugi żyroskop podpalamy. W ogóle czy to jest zasilane anielską mocą, czy jak? Tak, bo nie tą broń mam. Zapraszam do kółeczka. Nie to, tylko to. Over here! Zajebiście, znowu kontrolę mi wariuje. XD? O, double XD. Dobra. Nauka na przyszłość. Nie wchodzić w żyroskop, kiedy jest aktywny, bo dostaniesz w pierdol. Dobra. Lećmy dalej. Dobra, w ogóle po co tak to zbieram? Przecież ja mam tego full. Znaczy full, mam 17 tysięcy tego, a praktycznie nie mam na co tego wydawać. No, jak dla mnie wydaje mi się, że lepiej najpierw uruchomić pozostałe, żeby wiedzieć, gdzie dany symbol ma być podstawiony. O, tutaj coś jest. Tylko pytanie, dusza czy klucz? Dusza na górze. Dobra. No. Tutaj. W górę i hop. Okej, trzecia dusza, czyli więcej ich nie będzie. Teraz muszę tylko wypatrywać klucza. Który, na logikę, powinien być w ostatnim pomieszczeniu. Po pomieszczeniu, w ostatnim tunelu z żyroskopem. No, co mi tutaj walniecie? No nie! Dlaczego te? To jest autentycznie najbardziej irytujący typ przeciwnika. Wiecie dlaczego?
bo nie to, że to są same diabły, ale głównie to, że to są diabły, super, znowu mi się włączył kontroler, przypisane do konkretnego typu broni, który, o, bardzo ładnie, który tylko na nie oddziałowywuje. Czytaj, niebieskiego muszę bić konkretnie bronią anielską. A czerwonego bronią demoniczną. I mimo tego, iż zajebiście, mimo iż Rebellion powinien tak naprawdę zadawać oba typy obrażeń, to on na nich nie działa. Przez to moje główne combo, takie jak Hacker, jak widzicie, po prostu jest bezużyteczne, bo oni stają się takimi troszeczkę duszkami, których ja nie mogę trafić. O, dawaj. Poważnie? No, teraz się... Nie. Dobra. Nie było z otoczenia. Szkoda. Dobra, przedmioty. Dwie małe gwiazdki. Go. Dobra, teraz się teraz trzeba wrócić. Obczaić ostatni tunel. I być może będzie tam klucz. To jest chyba cały etap tylko na odblokowanie tego i w kolejnym już będzie walka z Mundusem. Nope. No. Ale wiecie co jest zabawne, że te wszystkie demony to mogłyby być problemem na początku jakby przygody tamtego, jakby nie miał w ogóle jeszcze tych anielskich i demonicznych broni, miałby tylko Rebelliona. Wtedy no to mógłby być jakiś problem, dobra, jest klucz. Pytanie tylko jak tam wejść. Okej, okay, mam chyba nawet ten pomysł jak. Bo w etapie, gdzie zdobywaliśmy diabelskie zawieszenie, czyli w dziewiątej misji, było dokładnie to samo ze złotym kluczem. O, zajebiście, znowu mi się wyłączył kontroler, no chryste panie! Ej, co? Jak to? Okej, dobra, cały mój plan poszedł właśnie się pieprzyć. Dobra, zawieszenie proszę. Zajebiście. No kurwa, jebany skurwysyński kontrolerze, no ja pierdolę! Ile kurwa można? Nie, Boże, ocena stylu za to będzie po prostu żałosna. Znowu mi się... Kurwa, który to już raz? Dziesiąty? Dobra, ten już zdycha. Okej, okay, może jest to jakieś wejście? Są odłamki, no ale od nich się nie odbije. Niestety. Leciutko brakuje, żeby tam double jumpem skoczyć, nie? Ja też się do czego przyciągnąć, a niczego sobie podciągnąć. Bo że tutaj jest czegoś po prostu nie widzę. No ale nie, no nie ma tutaj nic takiego. Na górze nie ma też przejścia, więc znaczy w ogóle w trakcie walki nie mogłem stąd wyjść, więc tym bardziej nie mógłbym zrobić tego wtedy. Kurde, no jak mam ten klucz zdobyć? Ja się nie przyciągnę i nie mogę też niczego przyciągnąć sobie. A wątpię, żebym miał tutaj sobie coś po prostu przestawić. Great.
scena stylu poszła się pierdolić na maksa. Znowu mi się kontroler wyłączył, no kurwa mać! O! Gdzie ja jestem? O! Dzięki! Ej, to się nazywa po prostu totalny przypadek, nie? Bum! Żegnam. Okej. Okay. Za to jestem akurat wdzięczny. Koniec zabawy, koleś. No i proszę bardzo, ostatni klucz znaleziony. Wow! Znaczy, myślałem, żeby nie spojrzeć w dół, ale zanim spojrzałem, to gra za mnie to zrobiła, bo mnie zrzuciła po prostu i to jeszcze idealnie na podest. Here we go. Okay, listen up. To pop this beast open, you will need to line up four conduits with their corresponding servers. Did you get that? Line up all four. Got it. Where'd you learn to do that? What? That computer stuff. Hacking? Taught myself as a kid. I guess it gave me a sense of control. Control? We never had that, did we? No. I always felt that something was amiss, hidden from me. So did I. It's like a burning feeling inside. Exactly. But I knew that if you peeled back the layers of bullshit, the truth would eventually out. Guess I channeled that energy into hacking. You? How'd you find release? Killing demons and getting laid. But the computer stuff, that sounds good too. Elo. I proszę bardzo, totalnym przypadkiem udało mi się to już ustawić poprawnie. Okay. We're in business. You know what you have to do. You lure him out. I close the Hellgate with the Amato. Then we go for the kill. Any ideas how I draw him out? We killed his unborn child. Get him rabid. Got it. But do not try and kill him. He is immortal until I shut down the Hellgate. Right. This is it, Dante. We have to put our lives into each other's hands completely, without hesitation. We are brothers, after all. Dobra. Ostra bitka nas czeka. Czas to zakończyć. Dokładnie. Aha! Co? Podwójne S? Za styl? No teraz to jestem aż zdziwiony. Wow. Autentycznie. Wow. Okej. Okay. Dwie ostatnie misje fabularne. Dobra, ale ode mnie to tyle. A dwie ostatnie misje postaram się rozegrać w kolejnym odcinku. I kto wie, może za dwa odcinki już będziemy rozpoczynać DLC z Virgilem w roli głównej. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!